niż myślę, jest na tyle ważne, że inicjatywa, którą Państwo przedstawili w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, uzyskała pozytywną akceptację. Mam nadzieję, że nasz most, który jest mostem już ponad 100-letnim, w końcu doczeka się tego, że część pojazdów zostanie wyprowadzona poza Krosno i dla mieszkańców Krosna Żeńskiego, i dla całego powiatu będzie to na pewno ulga, bo wszyscy mieszkańcy widzą, że Krosno powoli się dusi. Jest to pierwsza jaskółka, jest to pierwszy etap, mówiąc inaczej, początek sukcesu. Miejmy nadzieję, że on zostanie zakończony tak, jak jest zapowiedziany, ponieważ wszystko zależy w tej chwili od Sejmu. To społeczeństwo, jego zaangażowanie spowodowało, że w drugim zdaniu zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji zostało to wyraźnie podkreślone. Skoro złożenia tej petycji w ręce pana wojewody lubuskiego w miesiącu marcu, rządowie towarzystwa miłośników ziemi gruzińskiej bardzo aktywnie działali, a tu przede wszystkim pan Wojciech Grudziński na rzecz monitorowania przebiegu prac nad naszą petycją zarówno na szczeblu Urzędu Wojewódzkiego, jak i w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Planowane jest podjęcie działań, które mają na celu uściślenie trasy przebiegu, co jest ważne, uściślenie trasy przebiegu naszej obwodnicy wraz z wszystkimi niezbędnymi obiektami drogowo-mostowymi. I ten efekt końcowy, czyli pozytywne rozpatrzenie tej naszej petycji, jest dla nas bardzo ważny i zadowalający. Jak by miała przebiegać? No, tak jak do pana ministra byliśmy uprzejmi powiedzieć, że po suchym, gruncie suchym i jak najkrótszy most. A to oznacza, że można wykorzystać dawny odcinek PKP z Krosna do Lubska, czyli już jakby szereg problemów własnościowych będzie rozwiązanych. No i czyli to by przebiegała od Brzuski do Marcinowic, czyli poniżej Krosna Żeńskiego w biegu, patrząc w kierunku biegu rzeki Odry. Tam jest najkrótszy odcinek przeprawy mostowej, 900 metrów. To, co ja opracowałem, to jest program naprawczy dla miasta Krosna Żeńskiego, które jest miastem powojskowym. Zlikwidowane jednostki wojskowe i są. Upadły. Więc trzeba zaproponować alternatywę. Kompleksową alternatywę. I pierwszym elementem jest obwodnica miasta. Jesteśmy na etapie, w którym uzyskaliśmy ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pozytywną odpowiedź na petycję obywatelską, czego panom prezesom i zarządowi i mieszkańcom naszego miasta gratuluję. Jednocześnie chciałbym podkreślić istotną rolę samorządu lokalnego, w tym wypadku Rady Powiatu i Starosty, który wprzęga się w te działania związane z budowaniem pewnej szansy rozwojowej, tak jak Jerzy powiedziałeś, miasta Krosno-Żeńskie przez fakt osłonięcia go obwodnicą, która nie tylko spowoduje większe bezpieczeństwo drogowe w samym mieście, jak jednocześnie, mamy taką nadzieję, spowoduje również napływ przedsiębiorców, biznesmenów do strefy gospodarczej, bo przecież to też jest tego typu nadzieja i pomysł. Tak, sukcesem jest to, iż obwodnicą zajęli się społecznicy, nie tylko politycy. Politycy często starają się na kwestiach, czy to obwodnicy, szpitala, czy innych wrażliwych kwestii, zwijać kapitał polityczny. W tej chwili myślę, że te wizyty, które odbywali panowie w ministerstwie, spowodowały, że obecnie, bo tutaj panowie nie przedstawili do końca, w tej odpowiedzi, zawiadomieniu o załatwieniu petycji, jest taka informacja. W chwili obecnej oddział GDH planuje ogłosić przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego polegającego na wykonaniu kompletnego studium dla wariantów wybranych w wyniku opracowania studium korytarzowego. I celem tego ma być wstępne określenie zakresu rzeczowego, finansowego przedsięwzięcia, udzielenia, jeżeli chodzi o wartości ekonomiczne, uściślenie przebiegu trasy poszczególnych wariantów. Do tej pory mówiliśmy o
iluś tam, 5 wariantach, 20 wariantach. Teraz jest szansa, wreszcie jest szansa, że będziemy mieli jeden wariant, który będzie rozpatrywany do budowy. To są dwie różne dokumentacje, to co pani się pyta. Ta dokumentacja, o której wspominał pan starosta, to jest ta dokumentacja, która praktycznie częściowo już istnieje, a wymaga, że tak powiem, uszczegółowienia, uściślenia, w szczególności, jeżeli chodzi, tak jak pan starosta cytował, w zakresie trasy przebiegu tej naszej inwestycji. Największym czynnikiem jest czas, bo my musimy się zmieścić do 2024 roku w programie. Jeżeli będzie opracowanie 100 studiów, jak to ładnie było napisane, środowiskowe, no to znaczy, że się zmieścimy, że są pieniądze, że już jest, i to pisze ładnie tak. W chwili obecnej oddział Gdaka planuje ogłosić przetarg na udzielenie zamówienia publicznego nad opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli, a to 3 miesiące, czyli praktycznie w styczniu będzie ta czynność z nowego budżetu już. Już każdy tydzień, każdy będzie miesiąc wykorzystany. I że my się zmieścimy, bo jeżeli my się nie zmieścimy do 25 roku, 4-5, to my już mamy to zamiar. Ale dlaczego pan mówi o tej dacie ze względu na unijne środki? Tak, to tak wychodzi, że nie ma nic pewnego, ale walczymy. I w tej walce osiągamy małe sukcesy, które dla nas są bardziej ważne. Natomiast tu przez okres, powiedzmy, roku czasu otrzymujemy bardzo konkretną informację. Nasza wizyta, czyli kolegów z Towarzystwa i Komitetu Budowy Obwodnicy, u wiceministra Schmidta owocuje tym pismem. I to jest bardzo konkretna zapowiedź. To jest już to, co mówił pan poseł, to teraz nam tylko zależy, żebyśmy przyklepali w Sejmie te informacje. Bo to... No to może dodam, bo tak państwo pytaliście o tę koncepcję. Ja akurat orientując się, gdzie można ją znaleźć, to jest www.zalewlubuski.pl i tam jest cała koncepcja opisana, bo pan redaktor opisał, pan inżynier Sylecki to opisał, jak to wygląda. Zresztą tutaj panowie od lat o tym mówią, piszą, starają się, dlatego też to jest tak ważne, że no, ci społecznicy próbują sami coś zrobić. Że na razie próbujemy te nadzieje rozbudzone przez poprzedników zaspokoić. To znaczy, że nie tworzymy jakichś nowych swoich szlaków i tras, które mają insygnia, o to jest trasa pisowska. To, co poprzednicy pozostawili, to pozostawili nie tylko czasami życzeniowo, ale czasami z pewnymi koncepcjami, rozwiązaniami. I z tego trzeba korzystać. I dlatego też te pieniądze, o których powiedziałem, które udało się pozyskać dodatkowo, to mają być na zaspokojenie głównie tych rzeczy, które podówczas zostały ogłoszone, a z różnych powodów nie było szansy ich zrealizowania.